Witam, z tej strony miss.pl. W dzisiejszym filmie chciałbym przeprowadzić unboxing monet. Zobaczycie jakich. A więc, nożyczki i do dzieła. Ciekawe, czy będzie łatwo zapakowana. A, chyba łatwo. O, jest. Jest dziwne, co jest zapakowane. Co to jest? Jakaś gazeta chyba. Tylko pójdę umyć ręce. Już. To już mogę wyciepnąć. Teraz zobaczymy, jak to będzie zapakowane. Czy w woreczki, czy tylko w to. Jedną jedna na drugiej. O, są, znalazły się. Jakiś papierek. O, jest pierwsza. I są wszystkie. Dobrze, zacznijmy od pierwszej, od polskiej. Widzimy tutaj. Za 10 groszy z 1923. Mam tylko 50 groszy, ale od teraz mam 10 groszy. Ale bardzo ładny stan wysłał ten gość. Rzeczpospolita Polska, 23 rok. Moneta bardzo wysoki nakład miała i nie było więcej roczników im. Kolejną monetą jest 5 czonów z 1959 roku z Korei Północnej. Tak wygląda z przodu, a tak z tyłu. Kolejną, przedostatnią monetą jest 1 dolar z Tajwanu, czyli z nieuznawanego państwa. Tak właściwie to Republiki Chińskiej. Z tyłu jest Chiang Kai-shek, człowiek, którego niezbyt lubię, bo przez jego jakieś tam dziwne rzeczy, to właśnie na Tajwanie była czystka ludzi, którzy zamieszkiwali rdzennie właśnie ten Tajwan. I ostatnią monetą są dwa filery węgierskie. 1944 roku, Madżarki Lhasa Szak. W tym samym roku też do władzy doszli strzałoskrzydłowcy, czyli tacy faszyści, naziści węgierscy. I tu już widać, że wojna wymusiła robienie monet z żelaza. Dobrze, to będzie wszystko w tym filmie. Się z wami żegnam, pa!